Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu, z tej strony Kasper Chojnacki, a ze mną klasycznie jest jedyny w swoim rodzaju Adam Kowalewicz. Witam Ciebie, Adamie. Witam serdecznie. Jedyny w swoim rodzaju jest też dzisiejszy, a w zasadzie dla Was wczorajszy dzień, ponieważ Legia Warszawa zmieniła trenera. Ta karuzela trenerska w polskiej piłce trwa. Do Legii przyszedł najprawdopodobniej na 99,9% Gonçalo Feijóo, a zwolniony już oficjalnie został Kosta Runiajcie. No i tak proste pytanie na początek. Co uważasz o tym zwolnieniu Kosty Runiajcia? Uważam, że bardzo mnie zdziwiło to moment tego zwolnienia, ponieważ gdyby to się wydarzyło po meczu z Widzewem, ja bym to zrozumiał. Albo po tym dwumeczu z Molde przegranym 2-5. Świetny występ Kacpra Tobiasza, brawo. Ale zdziwiłem się, że to akurat po tej serii, bo jednak no Legia w tych ostatnich tygodniach zaczęła się trochę odradzać, no bo i na przykład też jeśli chodzi o wyniki, bo to jest i wygrana z Piastem, z Górnikiem i ten remis z Jagiellonią, gdzie no Legia miała też swoje dobre momenty i w sumie taki zasłużony remis, no bo to Jagiellonia też tam chyba w drugiej połowie wyrównała w tym spotkaniu, a tak to... Tak, no i zaskoczył mnie ten moment, jeżeli chodzi o Kostę Runiajcia, no i to też było tyle nietypowe, że raczej właśnie ogólnie też tak się przyjęło, że inaczej, po samym tym meczu z Jagiellonią nie było jakichś głosów, mimo że tak naprawdę to spotkanie wskazywało na to, że Legia już tym mistrzem Polski nie zostanie, to nie było jakichś głosów, a chyba nawet tam po meczu z Widzewem czy którymś z serii było nawet poparcie wobec Kosty Runiajcia. No też przecież przed chwilą była przerwa na kadrę ostatnia w tym sezonie, no to były lepsze momenty, żeby tego dokonać, uważam, niż teraz, bo teraz tak naprawdę, jeżeli jutro, jak to oglądacie dzisiaj, 10 kwietnia, w środę Gonçalo Feijóo by został ogłoszony na tej konferencji, no to by miał 3 dni, żeby przygotować się na mecz z Rakowem, a już tydzień później na mecz z wiceliderem jak na razie, czyli Śląskiem, więc no tego czasu jest naprawdę mało, no i też można się zastanawiać, czy Feijóo to optymalny wybór. Inaczej uważam po prostu, że no to może się różnie potoczyć w końcówce sezonu. Zdziwił mnie ten moment, też trzeba patrzeć na to, że jednak no... Oczywiście ten kryzys trwa długo tak naprawdę, no bo nie można powiedzieć, że on został zupełnie zażegnany, a tak już od ponad pół roku trwa tak naprawdę ten kryzys, ale jednak no przed chwilą, te kilka miesięcy temu po tych meczach ze Aston Villą z Austrią Wiedeń i tak dalej, został przedłużony kontrakt z Kostą Runiajciem do 2026 roku i jeżeli do tego czasu Niemiec nie podjąłby się nowej pracy, no to Legia cały czas będzie musiała wypłacać ten kontrakt, więc to też w tej sytuacji Legii, gdzie jednak cały czas spłacają tych wszystkich Haratinów, Kastratych i tak dalej, no to nie jest komfortowa sytuacja, więc trochę jestem zdziwiony, bo jednak uważam, że w ostatnim czasie ten projekt pod tytułem Kosta Runiajcia Legia, on zaczął wyglądać nieco lepiej, więc sama ta decyzja mnie też zdziwiła, no i też można sobie tu zadawać pytania, że jak napisał Damian Smith, gdyby Dominik Marczuk w polu karnym nie podniósł wyżej głowy, a gdyby Rioja Morishita tego nie poszedł za Naranjo, tylko przykrył Imazo, no to może być może Kosta Runiajcia cały czas byłby trenerem, więc taka dziwna sytuacja. Nie wiemy też, nie znam jeszcze kulis, może było tak, że dogadani z tym Feijóo byli już jakiś czas wcześniej, może to z tego wynikało i ten plan na zwolnienie Runiajcia był już po prostu tak naprawdę wgrany, zanim przyszły te dobre wyniki, trochę na nieszczęście Jacka Zielińskiego między innymi, no ale generalnie uważam tak, dziwna decyzja, przede wszystkim timing, bo mówię, gdyby to się wydarzyło te 3 mecze wcześniej, to ja bym to jak najbardziej zrozumiał. No to jest dziwne, bo się raczej trenera zwalnia, kiedy drużyna idzie do dołu, a nie wychodzi na prostą, a Legia w tym przypadku wychodzi na prostą. Natomiast kiedy pojawiła się ta informacja... Chyba, że jesteś dyrektorem do spraw Legii Warszawy. A, no to wiadomo, to wtedy się inaczej podejmuje decyzję. Natomiast od razu po tym zwolnieniu Kosty Runiajcia ludzie pisali raczej o Marku Papszunie, że to jest idealny moment, no bo nie ma lepszego momentu na to, żeby on objął Legię niż teraz. Natomiast to się ostatecznie nie stało, chociaż w zasadzie powinniśmy mówić nie stanie, ale można powiedzieć myślę spokojnie, że się nie stało, że Marek Papszun nie zostanie trenerem Legii Warszawa. No i co ty uważasz o tym? Czy uważasz, że Marek Papszun byłby lepszym wyborem niż Feijóo? No to uważam, że bardziej mimo wszystko jednak taką bezpieczną opcją było to zatrudnienie Marka Papszuna, przede wszystkim dlatego, no, że już się odnalazł na tej ławce trenerskiej w Ekstraklasie, a dla Feijóo no to będzie pierwsza praca samodzielna trenerska w Ekstraklasie. Papszun też utytułowany w Rakowie, no i co by nie mówić, no już jego zespoły, przede wszystkim Raków, miał tak naprawdę do perfekcji opanowaną tę grę na trzech obrońców, a tak samo grała Legia za kadencji Kosty Runiajcia, więc
Więc to powoduje, no, że tu nie musiało być jakichś po prostu dużych zmian personalnych i uważam, że po prostu Paprzyn byłby mniejszym, byłby tym zmniejszeniem ryzyka jeszcze przed końcem tego sezonu, po prostu była uważam bardziej bezpieczna opcja, no ale może Paprzyn cały czas szuka jakiegoś klubu zagranicznego, no tak naprawdę nie wiemy jak to wyglądało, ale generalnie uważam, że Paprzyn to byłaby lepsza opcja. Powiem ci moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że Papszun czyha na posadę, na powrót do Rakowa po Szwardze. To jest moja teoria, że Papszun na to czeka, bo nie widzę innej opcji, nie? Mam wrażenie, że on może trochę żałować, że się tak odsunął w cień, że odszedł z Rakowa i teraz czeka na to, żeby do tego Rakowa wrócić. Tak jest moje wrażenie, bo no nie wiem, to tak na, no aż się prosiło o tego Papszuna w tej Legii, no tak szczerze zupełnie. No to był najbardziej logiczny ruch, który się ostatecznie nie wykonał. Także moim zdaniem to jest dziwne i wydaje mi się, że właśnie on czeka na to, żeby trafić do Rakowa ponownie. Natomiast możemy przejść w zasadzie już do Rakowa, do tematu Dawida Szwargi, który mógł zostać gdzieś zwolniony po tej porażce z Radomiakiem. I nawet Michał Świerczewski napisał na Twitterze od razu po meczu prawie, że będą prowadzone rozmowy o tym, o przyszłości po prostu trenera Dawida Szwargi. Ostatecznie trener Dawid Szwarga zostaje. Co ty uważasz do tej decyzji? Czy jest ona słuszna? Czy słuszne? No właśnie tu można mieć obawy, ale pod względem tego patrząc jak to wyglądało w ostatnich meczach ze Szwargi, no bo Raków tak naprawdę poza tym meczem z Lechem, gdzie ten Lech, no do tego też przyjdziemy, no też poza tym meczem z Pogonią, no to ma różne momenty generalnie, więc tak to, no nie wiem, remis z ŁKS-em, remis z Ruchem, remis z Puszczą, czyli z trzema Beniaminkami, tak naprawdę z trzema, no, zespołami, które znajdują się w strefie spadkowej, remisy, teraz porażka z Radomiakiem, to odpadnięcie z Piastem, no, porażka z Wartą Poznań, naprawdę Raków. Ja uważam, że ten tweet, jeżeli chodzi o to, że Raków stał się ligowym średniakiem, nie jest tak naprawdę, znaczy ogólnie wiadomo, że to jest, że to raczej generalnie to jest klub aspirujący na coś więcej, no ale w ostatnich tygodniach tak naprawdę tak to wygląda, bo gdybyśmy popatrzyli na ostatnie 10 meczów, no to też 16 punktów Rakowa, no nie wiem, tyle samo co Widzew, tyle samo co Stal Mielec, więc no to nie jest jakieś, to nie jest dobre punktowanie, to nie jest punktowanie na poziomie tego nawet, żeby walczyć o europejskie puchary. To nie jest punktowanie na poziomie mistrza Polski, no w końcu to jest tak. Mistrz Polski. Tak, no i te łatwiejsze mecze, jeżeli chodzi o Raków, tak naprawdę były, no bo teraz było te trzy spotkania z Beniaminkami, spotkanie z Radomiakiem chociażby, a teraz, no, chociażby Legia Warszawa, no tak już mówiliśmy o tym w najbliższym tygodniu. Słuchaj, teraz naprawdę Raków ma bardzo... Tak. Najcięższy termin nasz obecnie. Później mecz z Górnikiem, jeszcze po drodze Widzew, który też gra dobrze, z Pogonią, ze Śląskiem, no i z Krakowem na wyjeździe, gdzie to też może się ułożyć różnie po tej zmianie trenera, do czego jeszcze przyjdziemy, więc no tak naprawdę ja bym się nie zdziwił, gdyby Raków na jakimś 5., 6. miejscu wylądował, no to też mówię, trudno powiedzieć, ale generalnie no ten pierwszy, nie widzę jakiejś przyszłości dla Szwargi, no i może się w ogóle okazać, że ta zmiana Szwargi, inaczej to odejście Papszuna i przyjście Szwargi, tu będzie w sumie i zły ruch z perspektywy klubu, który nie poradził sobie tak naprawdę bez Papszuna i z perspektywy Papszuna, który jednak miał ten rok, powiedzmy, pewnie dopiero w lecie się podejmie tej pracy, jeśli w Rakowie, na znalezienie jakiegoś klubu i to się mu finalnie nie uda, no chyba, że coś się jeszcze zmieni przez te kilka miesięcy, ale mówimy na razie, więc to może się okazać, że ten rok tak naprawdę będzie trochę stresowany oczywiście w jakimś stopniu i dla Rakowa i dla Papszuna, no bo można to tłumaczyć jakoś w przypadku Papszuna, że odpoczął, zdystansował się, podszedł z nowymi pomysłami i tak dalej, no ale finalnie tego klubu, czyli tego priorytetu nowego na zachodzie, czy po prostu w innej lidze nie udało mu się znaleźć, więc no, to może być takie pokazanie, że Raków raczej nie jest w stanie sobie poradzić bez Papszuna, a i sam Papszun sobie bez Rakowa nie radzi. Czy Papszun wróci, to zobaczymy, no ale uważam, że gdyby Raków skończył właśnie na takim 5., 6. miejscu, no to nie byłoby zaskoczenie, no bo tak jak mówię, te łatwe mecze już były, a i w nich nie udało się jakoś dobrze zapunktować, żeby mieć tę przewagę no nad innymi zespołami, bo nawet Raków nie jest na tym 3. miejscu. No tak, ale też właśnie to, na co zwróciłeś uwagę, czyli terminarz, no ma chyba Raków najgorszy w zasadzie, no nawet Legia, która gra teraz, to ma jeszcze mecze z takim Radomiakiem, z taką Stalą Mielec, ale no tutaj u Rakowa to wygląda
Bardzo ciężko. Teraz Legia, co prawda u siebie, ale mimo wszystko Legia, która będzie grała już pod batutą Gonzalo Feio. Później Górnik, który jest w dobrej formie, wygrał teraz też z Zagłębiem, a warto wspomnieć, że grał bez Podolskiego. Później Widzew, który jest w bardzo dobrej formie, o czym też powiemy. Zagłębie Lubin, które mam wrażenie jest takim trochę niewygodnym rywalem mimo wszystko. Szczególnie przez Kurminowskiego, który się trochę rozstrzelał nam w Ekstraklasie. Jest później Pogoń, no to wiadomo, że to jest zawsze ciężka drużyna do pokonania. Krakowia, to też jest zespół, który może gdzieś tam sprawić problemy, a na pewno przede wszystkim będzie pod batutą nowego trenera. No i na koniec Śląsk, no tutaj się naprawdę szykuje ciekawa końcówka i ciężko mi w ogóle uwierzyć, żeby Raków się wykaraskał z tego, co sobie sam stworzył. No bo jest tutaj tak, porażka z Radomiakiem, no to jest niewytłumaczalna. Tym bardziej, oczywiście, patrząc na błędy indywidualne, to tutaj Dawid Szwalga do nich pewnie nic nie miał, ale do tego, że Raków nie był w stanie tych dwóch goli chociażby tutaj w tym meczu zdobyć i nawet zremisować, a miał przewagę przez w zasadzie 60 minut już po tym, jak Radomiak przestał strzelać, to miał już stuprocentową praktycznie przewagę. Także, no wcześniej też remis z Ruchem, to jest niewytłumaczalne również, z UKS-em jeszcze bardziej niewytłumaczalne. No a wcześniej okej, okay, no wygrana z Koroną, ale ten remis z Puszczą, to pamiętam, że tam absolutna kłopota po prostu w wykonaniu piłkarzy Rakowa i strata bramki niepotrzebna już w końcówce. Poza tym no odpadnięcie z Pucharu Polski, mimo wszystko, co warto wspomnieć, ja mam wrażenie, że to jest rzadko wyciągane, no kompromitacja w pucharach, no bo Raków się ostatecznie w pucharach skompromitował, a to jest rzadko wyciągane, bo ludzie mówią, a brak doświadczenia, ale też spójrzmy na to, że Raków miał no największe chyba transfery, największy budżet na transfery, dostał te transfery Dawid Szwarga absolutnie topowe i ja bym bardziej poszedł w stronę tego, że Raków po tym letnim okienku mógłby tę ligę być hegemonem w tej lidze, a nie gdzieś tam szorować pod... no tak ledwo ocierać się w zasadzie o tę strefę pucharową, nawet do tej teraz strefy tracił 3 punkty do liderującej Jagiellonii 7, więc to jest naprawdę bardzo duża strata, no i tutaj no, nie ma co zbierać, no, trzeba walczyć o te puchary, ale tutaj Śląsk się nie położy, Jagiellonia również, Jagiellonia, która jest zdeterminowana o mistrzostwo, więc no, no ta końcówka się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie w Ekstraklasie i jestem ciekawy, jak to się potoczy. Możemy sobie powiedzieć i możemy tak mówić trochę co tydzień, mam wrażenie teraz do końca sezonu, możemy typować sobie, jak będzie wyglądała ta topowa szóstka, czyli ale ja tylko z małą dygresją mhm. na temat Rakowa Częstochowa w meczu z Radomekiem. Ostateczny wynik 2-1 dla Radomeka, ale kogo by to obchodziło? Przepraszam bardzo, FlashScore, najbardziej wiarygodne źródło, FlashScore. XG Radomecha 1,23, przy czym XG Rakowa 1,80, do tego 74% posiadania piłki, 13 strzałów przy 8 Radomecha. Jeszcze nie ma tutaj kontaktów z piłką w polu karnym rywala, ale uważam, że też pewnie to jest przewagą dla Rakowa, więc no, no nie wiem, czy można Raków za taki mecz krytykować. My wiemy, że Dawid Szwarga jednak nie jest fanem, że tak to ujmę, ustawienia wyników spotkań, bo przez kontakty z piłką w polu karnym rywala, a nie przez ostateczne bramki, więc uważam, że patrząc z tej perspektywy, no to nie możemy negatywnie oceniać tego spotkania. Dobra, już wiem, o co ci chodzi, bo tak na początku tak się na ciebie spojrzałem, jak na jakiegoś nie wiadomo jakiego idiotę po tym, co powiedziałeś, ale potem już sobie przypomniałem, że chodzi o słynną konferencję prasową po meczu z Radomiakiem i kontakty z piłką w polu karnym. No dobra, to przejdźmy do tego. Topowa szóstka, jak byś to na razie ustawił? I możesz też drużyny wymieniać, tutaj wcale nie musi taka Pogoń na przykład skończyć w szóstce czy Legia. Czy... dawaj. Bo to jest ciekawe w sumie po tych przetasowaniach. Tak? Czy możemy tutaj robić przetasowania wbrew matematyce, czy jednak matematyka nas jakby musimy patrzeć na matematykę. Nie możesz dać UKS-u na mistrza. Tak, nie mogę. Nie możesz. Dobra. No to tak, poczekaj. Kurde, dałbym Górnika na jedynkę, ale nie będzie, ale Górnik szósty. Nie, inaczej. Górnik szósty, nie znam terminarza, ale tak mówię. Górnik szósty. No Górnik, szóstkę, to, czekaj, to ci powiem. Górnik ma na rozkładzie tak. Śląsk, Kraków, UKS. Krakowie, Stal, Mielec, Puszcze, Pogoń. To nawet nie najgorszy termin. To szczerze, no to wiadomo, że Raków, no to same dziady, no to jest pewne zwycięstwo. No to Górnik szóste. A kto wypadnie Pogoń, poza szóstkę? Właśnie, poczekaj, patrzę na Pogoń i tak powiem ci... Dobra, no Pogoń siódma, bo Pogoń tak zakładam, że może wygrać Puchar Polski, ale być siódma. Pogoń siódma.
Szósty Górnik, Jezus Maria, co tu się dzieje? Nie no, ja typuję szósty, ja szósty typuję. Nie no, szósta Pogoń. Nie no, nie zmienia. Nie wprowadzałbym tu Górnika do top 6. Nie Dobrze, widzę tego ale tak szczerze. później bym dał Raków, piąty Raków. No. Czwarta Legia, chociaż tak, czwarta Legia. I boli mnie ktoś z czwórki Pogoń, Legia, Raków, Lech najprawdopodobniej zagra w pucharach, bo ja bym nikomu z nich nie dawał tych pucharów. Śląskowi też bym nie dawał. Generalnie poza Jagiellonią uważam, że nie powinniśmy mieć reprezentantów pucharowych w tym roku. Ale powiedzmy trzeci Lech Poznań, chociaż może być trzeci Lech Poznań, czy nie może być. Może, no Nie co? no, Lech ma najlepszy terminarz, bo poza Legią w sumie Nie, generalnie no, się nie, włącza, no, to tutaj są. posłuchaj, tu posłuchaj, no Lech ma taki terminarz, że jeżeli nie skończą w trójce, no to moim zdaniem wtedy, Znaczy znaczy nie, ale i tak rumak z auta, ale ŁKS-em wtedy mecz jeszcze podwójnie. z Godowy jakieś 0-0, wiesz o co chodzi, no to spuszczą jakiś stary Zgodowy, to dokumencik. tak, to zaraz. Nie Krakowia na no. fantazji, ruch wiesz na Krakowie Śląsku z na kibicami. fantazji. Tak, poczekaj, z Legią no to wiesz, no to klasycznie 0-0, że złe się umawia z Salamonem przed meczem, bo nikt nie umie w tym meczu zagrać na strzynie gola. Z Widzewem na wyjeździe kłopoty, widzę 4 mecze z rzędu wygraną u siebie, a z Koroną Petteri Force 94 daleki wyrzut z autu i żegnamy się z marzeniami, ale powiedzmy, że Lech na trzecim, chociaż ten scenariusz mnie nie zdziwił, który teraz wypowiedziałem, że Lech nie wygra żadnego meczu do końca sezonu. No ten scenariusz jest dosyć ciekawy, ale dobra, to przejdźmy, wróćmy w zasadzie do tych przetasowań Ale poczekaj. trenerskich, no. I na drugim Śląsk, chociaż Śląsk męczy bułę, ale tutaj są uważam przewagą dużą punkty, bo jednak tych punktów na Śląsk ma sporo, więc na drugim Śląsk, ale też męczy bułę strasznie. Stat w ogóle. No i na pierwszym chyba Jagiellonia. Na pierwszym chyba Jagiellonia, bo ten terminarz też w sumie Jagiellonia poza Pogoniem nie ma nikogo z szóstki już do końca sezonu, więc to wygląda bardzo solidnie. No to prawda, no to przejdźmy sobie, a w zasadzie wróćmy, tak jak powiedziałem, do tych przetasowań trenerskich i przejdźmy do tego, co się wydarzyło w Krakowie, ponieważ w Krakowi zaszła zmiana trenera, odszedł Jacek Zieliński, a nowym trenerem, a w zasadzie tymczasowym trenerem, bo on będzie trenował Krakowie do końca sezonu, został Dawid Kroczek. To jest były trener rezerw Krakowi. Ale tutaj myślę, że nad nim to się jakoś bardzo rozwodzić nie będziemy, no bo myślę, że dla nas i dla was to jest w zasadzie postać taka troszeczkę anonimowa. Natomiast Krakowia ma w tym momencie 3 punkty straty, a w zasadzie 3 punkty przewagi tylko nad strefą spadkową. No i ma na rozkładzie Jagiellonię, ma na rozkładzie Lech, ma na rozkładzie Śląsk i Raków do końca sezonu. Więc czy myślisz, że Krakowia utrzyma się w lidze i co sądzisz o tym zwolnieniu Zielińskiego? Najpierw do trenera Dawida Kroczka. No, jest to postać szerzej nieznana, być może dlatego, że w poprzednim sezonie trenował Unię Skierniewica, a w tym sezonie rezerwy Krakowi, więc no, to może powiedzieć, że to nie jest najbardziej znany trener, ale A wiesz, co wiesz się może, stało 7. w której lidze grają rezerwy Krakowi? W czwartej, czy. Nie wiem, Czwartej? czy grałem gdzieś tam w sobie kopem na jakiejś Orlikowej, czy coś, no Rozumiem, nie wiem, może. rozumiem, Gdzieś rozumiem. tam grałem na Zewce Kończyce, w lidze Zewce Kończyce. Aha. Będąc trenerem Rysowi 2 lata temu wygrał 4 do 1 z Widzewem Dawid Kroczyk, więc ja bym docenił. Wygrał też 4 do 1 z Arką, więc no to nie jest taki słaby trener. A co do Jacka Zielińskiego, no to powiem ci, że dobrze, bo Jacek Zieliński męczy bułę, a ja nie lubię trenerów, którzy męczą bułę, bo tej Krakowi naprawdę się. Znaczy nie da się oglądać, bo ja ci powiem, patrz, bo on No przychodzi nie już da do się, no ja się z Kołnierza. tobą Bo zgodzę, on no. przychodził bardzo dawno, on przychodził 2,5 roku temu. I czy on zbudował chociaż jedną rzecz w tej Krakowi, szczerze? No, no Tak, nie wiem, no. tak. Co zbudował? Tak. A ja ci powiem, kogo zbudował. Zbudował Michała Rakoczego. Mówi ci to coś? Bo on po Znaczy prostu nie skupił się wiem, na no. budowie piłkarzy. Co tam drużyna, co tam jakiś środek tabeli z dobrym budżetem i z fajnym w miarę Ale, no stadionem. ja wiem, znaczy Nie! inaczej, ja ci powiem. Ja ci powiem nawet, czy ten rak oczy to jest trochę zaprzepaszczony potencjał, okej, znaczy w jakimś stopniu go zbudował, bo u niego zaczął grać i tak dalej. No ale w tym sezonie, no to 4 bramki, 2 asysty w ostatnim w meczu z ŁKS-em zmieniony w 60 minucie, no to de facto ja uważam, że to nawet jeśli chodzi o ten sezon, to jest dosyć spore rozczarowanie, a tak to, no to, no nie da się oglądać się Krakowi. No nie da się, to jest Nie akurat wiem, co, prawda. ja się No ale zgadzam, że posłuchaj. zaszło, poczekaj, osobna No. liga. Liga Dziadów, tak zwana Liga Dziadów. Na razie Raków i Lech, z racji na to, że byli mistrzami Polski, nie trafiają do Ligi Dziadów.
A także Legia Warszawa, ale tak. Zagłębie Lubin, Ano. Radomiak, Ano. Krakowia, Ano. Piast, Warta Ano, i może ano, ano. nawet Korona. I taki sześciozespołowa liga dziadów. Nie no, to dobijmy A... do 8, dobijmy do 8, bo ja czekaj, bym to widzę. Czekaj, to poczekaj, ja ci powiem, kogo ja bym w niej umieścił, no. LKS, no, no LK, bo pewnie chciałeś powiedzieć LKS-ie. LKS jest do Ligi Dziadów Premium i to jest liga 3 zespołowa. Miedź Legnica, Bruk Betermalika i LKS. To jest Liga Dziadów Premium z LKS-em. To jest taka liga plus. Tak. Nie no, ja bym w Lidze jeszcze... Dziadów... Nie, ja szczerze, ja bym w Lidze No, Dziadów Liga umieścił... Dziadów. Ja bym tak, ja bym się nie Liga, patyczkował... Liga Dziadów UEFA. Ja bym w Lidze Dziadów UEFA się nie patyczkował, umieściłbym tam Raków, bez żadnego zawahania. Lecha też. Umieściłbym tam tak, Widzew, bo mnie wkurzają, Zagłębie Lubin, nie, bo nic nie Widzew grają, Radomiak, a ja powiedziałem bo męczy Zagłębie, bułę, ale... Krakowiem, bo męczy bułę, Piasta, Pista. bo... Piasta, bo średnia bramek wzrośnie. Warta Poznań, bo to Nie. Warta Poznań. Koronę Kielce, bo Kuzera Kamil Kuzera. i Kamil Kuzera. I Petteri Forsell, fantastyczny transfer swoją drogą. Ja bym też na nim oparł swoje ratowanie utrzymania na 39-letnim, czy tam 58-letnim w Petterim Forsellu. Czy tam 123-letnim. Umieściłbym tam jeszcze Ruch Chorzów, bo też dziadowsko grają, co stadion wynajmują. Nie wszystkich poza Jagiellonią bym wadował do Ligi Dziadów. No, chyba. W zasadzie to chyba tak, no to niedługo zmienimy nazwę na po prostu Ligę Dziadów. I wydaje mi się, że tak skończy polska ekstraklasa. Natomiast, dobra, wróćmy do tych przetasowań trenerskich, a w zasadzie już nawet nie, bo nie mamy innych przetasowań. Możemy powiedzieć sobie o Widzewie, bo Widzew jest w dobrej formie. Jak my tutaj go już umieszczamy w tej Lidze Dziadów, nie? To Widzew wali taką serię, że wali 4 mecze w Ekstraklasie z rzędu, bez porażki, tylko jednym remisem z Krakowią. W dodatku ogrywa, w ogóle demoluje, tak, w sparingu Górnik Łęczna. To myślę, wydaje, że to jest najważniejsza informacja dla Widzewiaków. Odpadł co prawda z Wisłą Kraków w Pucharze Polski, ale o tym już zapominamy, tak, wiadomo. No i no, ten Widzew wygląda naprawdę dobrze, tak szczerze mówiąc, bo no co, zwycięstwo z Legią, remis z Krakowią, ale to taki mecz z Ligi Dziadów po prostu, a nie z Ekstraklasy. No i później jeszcze wygrana z Koroną i wygrana z Piastem, także no, posłuchaj, ten Widzew wygląda naprawdę dobrze. Czy myślisz, że oni się jeszcze wkręcą gdzieś tutaj w walkę o takie top 6? Myślę, że się nie wkręcą. Ja nie wkręcą. Nie wkręcą się, nie wkręcą. To jest twoja prawda. Myślę, się dokręcą, ale wkręcić się nie wkręcą. Rozumiem. Dokręcą jak fanowa. Ale widzę fajny, no, widzę fajny, widzę fajnym. Widzę fajny, widzę UKS, fajny. Jakby jeszcze UKS te grał, to już w ogóle było fajnie. Ale co do Widzewa, to... Nie, ja ci powiem, doceniam, Daniel Myśliwiec doceniam i szanuję takich trenerów, a nie właśnie Jacka Zielińskiego, tylko taki Daniel Myśliwiec. Doceniam i szanuję. I fajnie się ogląda tego Widzewa. Ci powiem, ten środek pola Alvarez, Hanoprzek, Pawłowski, tutaj Klimek. Nie, no to wygląda top. Klimek jest też super. To trzeba przyjąć. Ale ten środek pola, powiem ci... No nie wiem, nie chcę tutaj rzucać, no ale czy środek pola Widzewa jest na przykład gorszy od środka pola Rakowa w tej chwili? Ja bym nie powiedział. Ja bym no, nie powiedział. No ja też bym tak w zasadzie nie powiedział. Ale czy jest... No. Ale posłuchaj, czy jest lepszy od legendarnego trio Pirulo, Mokrzycki, Luwo? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Nie. Rozum. Czy... Rozum. Tak. No. Tak, nie, generalnie tak. A. Mamy albo jeszcze... trio Haratin, Sokołowski i Maka na baku. Nie, to poleć inaczej, czekaj. Sokołowski, Maka na baku... nie, bez Maka na baku. Sokołowski, Karatin i czekaj, kogo by tu jeszcze można dać, żeby taki... Salvador Agra. Ej, ale Salvador Agra nie, Salvador Agra to się w ogóle nie pokazał, więc on nie jest takim stricte dziadem, nie? Ale właśnie, można by zrobić też, jakby była Liga Dziadów, żeby tam drużyny grały takimi dziadowskimi zespołami, nie? Czyli właśnie Legia by nie grała Żuzułę i tak dalej, tylko jakieś takie właśnie wykwity przeszłości. Dziady All-Star danego zespołu, Dziady tak? All-Star, tak. Jak masz na przykład mecze old boyów, nie wiem, Liverpoolu z Barceloną, jakiś legend. To każda, nie, to każda drużyna ma jakby swoją, tego, swój skład dziadów taki, który gra. Ej, to jest no, dobre. To jest dobre, to jest moim zdaniem dobre. To jest dobre.
w Lech... Nie, poczekaj, jak to... Tylko wiesz, jaki jest problem? Tylko wiesz, jaki jest problem z tymi dziadami? Że niektórzy z tych dziadów, niektórzy z tych dziadów, z których my się tak śmiejemy i ich wywalamy, że to jest retro w ogóle, to niektórzy tam grają. Przykład Peter i Forcel Corona, który mógłby wyśmieć w składzie dziadów. Na dwa etaty by grał, no, na dwa etaty. No ale dobra, powiedzmy sobie o Lechu, który zwyciężył z Pogonią 1-0. Fantastyczny mecz, powiem szczerze, nie zapomnę go nigdy. Nie no, a tak zupełnie szczerze, no to Pogoń tutaj przeważała. Lech tak naprawdę wbił tę jedną szpilkę, ale ta szpilka wystarczyła, żeby przebić ostatecznie Pogoń, no i zdobyć, no, co by nie powiedzieć, bardzo ważne 3 punkty, Mikaliszak z bramką. No i co ty o tym uważasz? Bo szczególnie ta defensywa Lecha wygląda bardzo dobrze. Ostatnio to naprawdę gra bardzo dobrze. No i Blazić, i Salamon, czy Mrozek na bramce, no to naprawdę wyglądają solidnie. Nie no, to wygląda solidnie, to wygląda nawet bardzo solidnie, ale jeśli chodzi o Lecha Poznań, co bym pochwalił, to inaczej, bo ja mam z Lechem Poznań dosyć spory problem, bo tutaj jeśli chodzi o defensywę, no to trzeba powiedzieć, że to wygląda dobrze, o tyle, że jeśli się nie mylę, to Lech Poznań i popularny Flash Score, potwierdza moje przemyślenia, w 4 ostatnich meczach nie stracił ani jednej bramki, więc to trzeba docenić. Generalnie w całej kadencji Rumaka, no odliczając ten mecz z Rakowem, no to naprawdę Lech tych bramek tak naprawdę nie traci. Poza tym meczem z Rakowem, no to 2 stracone bramki, łącznie nawet 6, licząc to spotkanie nie z Rakowem, więc ta defensywa wygląda dobrze i też lepsza forma Bartosza Mrozka po tej mimo wszystko kiepskiej pierwszej części sezonu. Ale no mówię, no też jak to wygląda w ofensywie, no bo w ofensywie to nie wygląda za ciekawie. Możesz mnie poprawić, ale Lech Poznań ostatni raz gola w pierwszej połowie strzelił z Jagiellonią Białystok 17 lutego, więc... Bo z Wartą Poznań było 0-0 do przerwy, teraz też no tak. Druga bramka po... Więc no, tutaj ma dosyć spory problem, że jednak to kurde masz tego... A nie, może nie goli zadecha, no bo on teraz znowu chyba wypada na kilka tygodni. A właśnie, czy goli zadecha możesz nazwać najgorszym transferem letniego okienka? Uważasz, że to adekwatny opis? Okej. Okay. No to się zgadzamy. Jeszcze taka konkurencja z Sonnym Kittelem, no ale... Nie, ale Sonny Kittel nawet miał tego gola z Karabachem mimo wszystko i to on docenił. I też okej, dostał pieniądze, ale przyszedł bądź sobie za darmo, bo w goli zadechu musisz liczyć to, że zapłacili za niego tam prawie 2 miliony euro, to jeszcze pensję pewnie miał niemałą. No i w sensie... No w sumie właśnie, wiesz co, wolę żeby piłkarz nie grał albo się nie łapał, niż takiego goli zadecha, który co 2 tygodnie ma kontuzję, nie? Tak, ale wiesz czego ja nie rozumiem, bo masz te prawie 2 miliony euro. I bierzesz czegoś... I umówmy się, goli zadech to jest generalnie, jak na polską ligę, generalnie, nie mówię o nim teraz, ale jakby patrząc na to CV przed przyszłym do Lecha, naprawdę fajne CV, no. No właśnie, ale wiesz co, nie, ja tego nie kumam, no dobrze, mów, okej, okay, ale... Nie, bo chodzi mi o to, że goli zadech to jest fajne i w Ekstraklasie nie mamy takich piłkarzy o takim CV, ale generalnie w Europie, w jakiejś, nie wiem, holenderskiej, nawet z tej belgijskiej, jakiejś, nie wiem, czeskiej, słowackiej, tureckiej, jakiejkolwiek, nawet nie wiem, no austriackiej, to przecież jest na pęcznie takich skrzydłowych, co tam, nie wiem, zagrali na mundialu, grają w takim jakimś, nie wiem, Iranie właśnie, czy czymkolwiek, w miarę dobrej reprezentacji, mają jakieś liczby, no to nie mówcie mi, że nie można nie było wziąć z całego świata skrzydłowego o podobnej charakterystyce do goli zadecha, którym jednak nie miał tej kontuzji. I w ogóle, to też jest ciekawa teoria, myślisz, że Tomasz Jonsa i... czy Tomasz Jonsa i Piotr Rutkowski w momencie podpisywałem goli zadecha, wiedzieli, że on wyjedzie na Puchar Azji, bo no nie wiem, czy oni o tym wiedzieli. Mi się wydaje, że nie wiedzieli. Ale wiesz coś, powiem? Powiem ci tak, ty mówisz o tym CV, to ja chciałbym zwrócić uwagę, jak Ekstraklasa jest słabą ligą, że ty jesteś w stanie powiedzieć, że dobre CV ma gościu, który grał w Charleroi, był na wypożyczeniu w Kasim Pasie i zagrał 36 meczów w reprezentacji Iranu. Mnie to bardzo ciekawi, bo moim zdaniem jest dużo piłkarzy w Ekstraklasie, którzy mają i lepsze CV, więc no nie wiem, czy to jest jakieś ogromne CV. Ja sam Mundial, no ja myślę, że jakbym był w takim Iranie, to też bym na Mundial pojechał, więc no tak... Ale nie wiem. Ale jakbyś zobaczył na poszczególne liczby z Ligi Belgijskiej, jednak belgijska to jest chyba top 10 w Europie, no to no, ja bym 10, to no wiem, no ale też popatrz na takiego Skurasia, on mimo wszystko, oczywiście on teraz gra lepiej, chociażby asystę z Anderlechtem, czy no ładny gol widzę konferencji, ale generalnie ten pierwszy rok też to jest Liga Belgijska, no i to wygląda ciężko w jego przypadku, a masz takiego goli zadecha, gdzie jednak no...
miał dobre liczby w tej lidze belgijskiej, więc no generalnie uważam, że to nie jest słabe CV, jeżeli chodzi o tego piłkarza. Nie, nie jest No. słabe, ale no nie uważam, żeby było jakieś takie wyróżniające się, no. No ale też o tym mówię, że w skali Europy masz wielu takich skrzydłowych w skali Europy. No i naprawdę, choć, czy nawet z portugalskiej, jakiegoś, nie wiem, z Rio Ave czegoś takiego, czy no nie wiem, nawet z Bragi może. To, czy nawet z jakiś, nie wiem, jakiś rezerwowy Sportingu, cokolwiek, no to masz, uważam, że jest naprawdę w Europie czy na świecie mega wielu takich skrzydłowych o charakterystyce tego Lizardacha, którzy jednak nie mieli tego, że pierwszy rok mogą, nie mieli czegoś takiego, że mogą pierwszy rok w ogóle nie grać, nie? Więc No, to uważam, prawda, że to prawda. jak mówimy o minimalizacji ryzyka w piłce, no to tutaj tego nie było w przypadku Lecha Poznań, no i Lizardach musiałby chyba double-double co najmniej we wszystkich rozgrywkach w przyszłym sezonie zrobić, żeby jakoś w ogóle zamortyzować te pieniądze wydane na niego mimo wszystko. No tak, to zejdźmy poziom niżej. Powiedziałeś o minimalizacji ryzyka. Czy uważasz, że na taką minimalizacją ryzyka jest ściąganie piłkarzy z piątej ligi ukraińskiej przez Aleksandra Hackiewicza w Zagłębiu Sosnowiec? Czy uważasz, że to jest właśnie to dobre określenie? Minimalizacja ryzyka. Czy to jest twoim zdaniem minimalizacja ryzyka? Bo Zagłębie Sosnowiec jest teraz wypchane w takich piłkarzy jak, uważaj, William Remy. Oleksii Byków. William Remy do zespołu dziadów Legii Warszawa na kapitana i lidera tego zespołu. I tak jest moje zdanie. I to jest nowa drużyna Williama Remiego po wygasnięciu kontraktu z Zagłębiem Sosnowiec. W każdym razie, w Zagłębiu Sosnowiec wydarzyło Ale się co coś tym, takiego, nie, że proszę. odszedł... William Remy jako lider Legia Dziadz opinia. No Legia Legia Dziadz... Dziadz. No tak, byłby dobry. Ewentualnie jeszcze tacy piłkarze Chlouszek na przykład. Chociaż nie, bo to nie był dziad w sumie. Za Ale takie... Chlouszek to... Chlouszek Nie, to... dziadem... Nie, To nie. Macharkę też. Legia Dziadz powinien być liderem ten. Powinien być Tomasz liderem... Lecit, Daniel Cimaczukwu jako Eduard... duet O! Cimaczukwu powinien być kapitanem. To jest, gościu, to jest I historia. Eduardo wchodzi w 82 z ławki, 5 minut później wie, za 2 i pół roku go nie ma. No, i tak by było pewnie, nawet w Lidze Dziadz. Natomiast I teraz ten, tak... Sandro Kulenowicz... Przepraszam, co tego, co Łukowicz twierdził, że Kulenowicz jest lepszy od Carlitosa i grał z Kulenowiczem przeciwko Rangersom w podstawie, ale okej. Natomiast teraz możemy, bo tak, w Zagłębiu Sosnowiec postawili na niesamowitą wizję Rafała Collinsa i 0,74% pionu sportowego. Natomiast tak. 0,7 zgłoś się. Co? 0,7 zgłoś się. 0,7 zgłoś się. W każdym razie, przyszedł trener Aleksander Hackiewicz z wyżej nieznanym CV i dyrektor sportowy Michał Zalewski i mamy 9 kwietnia i tych panów już obu od ponad tygodnia nie ma w Zagłębiu Sosnowiec. Ale jest Rafał Collins. Ale jest Rafał Collins, ale Rafał Collins podjął pierwszą w miarę broniącą się decyzję, bo postawił na trenera Marka Saganowskiego jako pierwszego trenera Zagłębia Sosnowiec i pan Marek Saganowski, wielki i szanowny, w pierwszym meczu z Termaliką był bardzo blisko zwycięstwa, bo dopiero w 88 minucie wyrównał Wojciech Jakubik, a tak to przez cały mecz prawie, że Zagłębie prowadziło po bramce Kamila Bilińskiego, także no to Zagłębie się nie utrzyma, bo ma 14 punktów, ale no ciekawa nie, decyzja nie ma. Ciekawa decyzja moim zdaniem o zatrudnieniu Marka Saganowskiego. Co ty o tym uważasz? Czy Zagłębie Sosnowiec ma jakiekolwiek szanse na utrzymanie? Bo w terminarzu jeszcze, no, ciekawe mecze z Górnikiem Mężczyzna, Polonia Warszawa, Stal Rzeszów, GKS Tychy, Wisła Kraków, Arka Gdynia, Miedź, Legnica i Chrobry Głogów. Znaczy, co... to jest moja 8 sekund ciszy na temat Zagłębia Sosnowiec, ale... Jeśli chodzi o Marka Saganowskiego, to ja doceniam, bo to jest legenda UKS-u, może kiedyś wróci. Może nie, kto dla wie? Dobra jego kariery, dla dobra jego kariery lepiej, żeby nie wracał. Ale co miałem powiedzieć, to... Nie wiem, co miałem powiedzieć, no to dobra decyzja, uważam, jeśli chodzi o Marka Saganowskiego, bo to jest człowiek, który zna tę ligę. Z Wisłą Płock, wcześniej no, po Wisiedlce. Ale w Wisłą Płock co je najlepiej nie poradził. Nie poradził, fakt, ale dali mu drugą szansę i to jest dobra decyzja, jakby może wzięli Saganowskiego, bo mecz Hackiewiczka nawet meczu żadnego nie wygrał, chyba, nie? Raczej tak, no. No chyba tak. Jest taka szansa, więc generalnie uważam, że to akurat dobra decyzja i ciekawie to ustawione, ale kurde, no generalnie, jak ja patrzę na ten skład Zagłębia Sosnowiec, no to nie jest jakiś syf, wiadomo, no,
Może Nie, nie no nie. wygrali z Realem Madryt 2018, okej, okay, może dopiero po dogrywce, faktycznie, faktycznie, tu się zgodzę, no ale kurde, no jak na pierwszą ligę, Kamil Bliński, Janota, Konrad Wrzesiński, który robił, nie wiem, okolice tam naprawdę dobre liczby w Sosnowcu w Ekstraklasie, Maksymilian Rozwandowicz, nawet ten, kurde, Remi, znaczy no Remi, no może Remi to nie, ale wiesz, no jednak mimo wszystko ktoś, kto grał w Nie wiem, Ekstraklasie tu w są Legii, która piłkarze z walczyła fajnym CV, no mistrzostwo, posłuchaj, a tak. nawet nie tylko CV, no przecież w zimę przyszedł Hubert Poliarus, Martynia. albo Poliarus przed zimę, Poliarus no przecież też. on dobre liczby kręcił w Niecieczy, o ile się nie mylę, więc to naprawdę jest kilku ciekawych piłkarzy, Hubert Matynia też doświadczenie na ekstraklasowym poziomie, no tu naprawdę jest kilku takich zawodników, którzy spokojnie by mogli w ogóle grać w Ekstraklasie nadal, a nie być na ostatnim miejscu w Fortuna pierwszej lidze. No i tak szczerze, no nic nie wskazuje na to, że Zagłębie Sosnowiec się utrzyma. Raczej się w tej lidze po prostu nie utrzyma. Natomiast możemy przejść sobie do kolejnego tematu z pierwszej ligi, a nawet z dołu tabeli pierwszej ligi, czyli do Polonii Warszawa, która wygrywa z Resowią. No i gdy już się troszeczkę mówiło o potencjalnym zwolnieniu trenera Rafała Smalca po tych remisach z Zniczem Pruszków czy remisach z Chrobrym Głogów, ostatecznie Rafał Smalec raczej do końca sezonu zostanie. Tak mi się wydaje. No bo raczej wątpię, że teraz działacze Polonii, Gregorin i Todd będą chcieli tutaj zwalniać trenera Rafała Smalca. Wygrana z Resowią poniedziałkowym meczu, Bartosz Biedrzycki z bramką, Bartosz Biedrzycki, który jest taką chyba najjaśniejszą postacią w zasadzie drużyny z Warszawy. No i Polonia wychodzi tym samym ze strefy spadkowej, no bo Resowia była dosłownie sąsiadem z tabeli, nadal jest sąsiadem w tabeli Polonii, tylko że wcześniej to Polonia była na 16 miejscu, Resowia była na 15, teraz to się odwróciło i Polonia zajmuje 15 miejsce w tabeli Fortuna pierwszej ligi. Czy twoim zdaniem Polonia się w tej lidze utrzyma? Bo tutaj też ten terminarz nie rozpieszcza. Wciąż zostały oczywiście teraz mecze z Podbeskidziem i Zagłębiem Sosnowiec, które będą arcyważne i arcykluczowe. Mi się wydaje, że w następnych dwóch kolejkach w zasadzie się rozstrzygnie ta kwestia utrzymania. No bo później już takie mecze, w których raczej ciężko będzie zwyciężyć Lechia Gdańsk, GKS Katowice, o którym jeszcze powiemy, Brukbet Termalika, Nieciecza czy Górnik Łęczna, a nawet solidna w obronie Odra Opole i na koniec Stal Rzeszów. No to nie wygląda zbyt ciekawie. Te ostatnie tygodnie Fortuna pierwszej ligi nie wyglądają za ciekawie dla Polonii, ale czy ty uważasz, że Polonia sprosta, no pewnie oczekiwaniom i się ostatecznie utrzyma? Czy ja uważam, że tutaj jest duży pojedynek dwóch taktycznych, trenerskich umysłów. Rafał Latowski, który nie trenował nikogo przez 3 wieki. A także Rafał Smalec, który, nie wiem szczerze, nie, ja nie chcę. Ale posłuchaj, posłuchaj, Dawid Kroczek też prowadził Unię Skierniewice, trener Rafał Smalec przed Polonią też trenował Unię Skierniewice, więc no, ta Unia Skierniewice jest taką, powiem ci, punkt odniesienia polskiej piłki, no, każdy musi mieć coś Puszczenie związanego. Puszczenie po sparring zawsze, zimowy zawsze. Zawsze. I nawet letni. Ale ja powiem ci, czasem sobie odświeżam wideo z tego sparringu i tak oglądam cały ten mecz, analizuję. Nie, tak, kurde, zawsze, czasami mam tak, kurde, nudzi mi się, co tu robić w domu, już tam wszystko obejrzane, wiadomo, YouTube ten, tu ten, wszystko załatwione. A no tak, nie, obejrzałem dzisiaj, po raz piąty, skrótu z meczu Unia Skierniewice Puszcza 0-0 pod balonem w Skierniewicach z 26 stycznia. Ale człowieku, ale teraz to by mogli zagrać na nowym stadionie w Skierniewicach, bo nie wiem, czy widziałeś. Pewnie nie widziałeś, ale jest nowy stadion Unii Skierniewic. Na 18 tysięcy i próba organizacji Mistrzostw Świata 2044. Nie, tam jest na... Nie, tam jest na 2-3 tysiące max. Nie na, nie na 18? Chyba nie. No, nie. ale... Po... Ale co do... Poczekaj! Co do Polonii, no. Co do Polonii Warszawa, to jestem za utrzymaniem Resowi, bo tam grać Keleczuk i Betorti wypożyczony z LKS-u, a jakby spadł do drugiej ligi, to by obniżyła się jego wartość i generalnie, wiesz, to by tak nie brzmiało dobrze. No, jakby się utrzymali, to szacun. A w ogóle muszę ci powiedzieć, że, ale co uważam, no chyba się Polonia utrzyma. Znaczy, no Polonia jest no, z lepszą kadrą na pewno, nie? Ale tak, z drugiej strony... Ale... Też muszę co powiedzieć, bo wiesz, ja no raz na 8... Teoretycznie no. Polonia od 5 meczów jest niepokonana. Ja tylko chciałem zwrócić na to, ale nie, jest niepokonana. Praktycznie tak. No ale no, tam były 4 remisy, co prawda, ale no dobra. 4 remisy, no. Także no to nie wygląda Ale najlepiej. Chciałem powiedzieć, a po tej tabeli to ja bym powiem ci śmiechnął, jakby jeszcze Brukbet Termalika spadł, a to...
To jest trochę takie, raczej się nie wydarzy, ale kurde, no. Nie, no jest to, jakaś szansa na to, posłuchaj, ten Malika mega słabo zaczęła. Bo czekaj, i to nie jest tak, że wzięli jakiegoś, wiesz, no jakiegoś Dawida Kroczka, czy innego, Dawida Szwargę, czy czyli innego, Brosza, tak. Nie? Brosza, tak? Tak, Marcina Brosza, czy innego, wiesz, Dawida Jarocha, kogokolwiek, tylko wzięli Marcina Brosza, a Marcin Brosz, no to jest naprawdę dobry trener, no on robił przecież europejskie puchary, awans z Górnikiem, puchary z Piastem, awans z Piastem, był chyba w kadrze do lat 19 albo w 20, tak, albo w 21 no, chyba, tak, 21 no i nawet. Pracował w PZPN, więc kurczę, no to nie jest byle jaki trener, ale ogólnie... No nie jest, ale właśnie, tutaj czekaj, teraz cicho, bądź na 15 sekund, bo muszę ważne ogłoszenie. Do wszystkich klubów, które szukają trenera, przypominam, że wolny, bez kontraktu, jest Piotr... Franciszek Smu. Miałeś się nie odzywać. Jest Piotr Stokowiec. I no, ja wiem, on ma swoje bolączki, ale jest wolnym trenerem wciąż. Nie chcę się martwić, bo Gonzalo Feo nie jest potwierdzony, a Piotr Stokowiec był widziany na meczu Legia Jagiellonia. Był widziany. Czy to by mnie zaskoczyło? Zupełnie nie. Piotr Stokowiec w Legii to mnie nie zaskoczyło. Natomiast co ale jeszcze... Ale nie, powiem ci szczerze, ja nie wiem, co Piotr Stokowiec, ale jestem ciekawy, kogo on przejmie. Bo w ogóle miałem Znaczy mi się wydaje, że już zejdzie na poziom pierwszej ligi. No wątpię, że ktoś tak. W Ekstraklasie jeszcze... Ale ja byłem po prostu ciekawy, bo szczerze, tutaj szacun dla Brookbetu, bo jednak ten Brosz to jest dobry trener. A jak sobie tam analizowałem po odejściu z AKS, to miałem takie wrażenie, że Stokowiec idealnie pasuje do Brookbetu, w tym sensie, że oni biorą takich trenerów z karuzeli. Oni tam wzięli chyba tego Latala, wcześniej był Lewandowski, wcześniej Moskal chyba. Wcześniej był jeszcze Jacek Zieliński, generalnie no tacy polscy trenerzy typowi. I jeszcze Leszek Ojrzyński. To są moje dwa najgorsze zdarzenia, który... Czy będzie trzeci raz Leszek Ojrzyński ratował koronę Kielce? Ta legendarna banda świrów z Maciejem Korzymem, z braciami Żebłaków, to jest ta ekipa. To jest ta ekipa, to czy jest ta ekipa, ale... Ktoś się nabierze na walkę, na wślizgi, na Łukasza Sierpinę. Ale walka jeszcze o... W zasadzie teraz to już o nic. Czeka jeszcze mieć Legnica, która również zmieniła... Trenera odszedł Radosław Bella, trenerem nowym został Ireneusz Mamrot, który powiem ci tak, no jest trenerem moim zdaniem bardzo dobrym, ale czy on będzie to w stanie... To okay, się tego nie potwierdził. czy on będzie w stanie cokolwiek z tą Miedzią jeszcze zrobić, jak ta Miedź jest na 9 miejscu, ma 5 punktów do baraży, tak naprawdę ostatnie 4 mecze no zremisowała i przegrała, no dwie porażki, dwa remisy. No, nie wygląda to najlepiej w Legnicy, no i też następstwem tego było zwolnienie trenera Radosława Belli. Moim zdaniem trochę za wcześnie, szczerze mówiąc, go zwolnili, choć faktycznie ta no, runda wiosenna no, już nie wygląda tak dobrze jak ta jak jesień, bo jesień wyglądała naprawdę dobrze w jego wykonaniu i w wykonaniu Miedzi Legnica. No to teraz to wyglądało słabo, ale no ja bym się jeszcze aż tak z tym zwolnieniem nie spieszył. Natomiast to jest już prawda, on został zwolniony, nowym trenerem został Ireneusz Mamrot, który miał jechać tego dnia, kiedy podpisywał umowę z Miedzią Legnicą na program do meczyków, ale ostatecznie zamiast do Warszawy musiał pojechać do Legnicy. Także... Trochę współczuję, że też bym kurde tak żałował, że chciałem pojechać do Warszawy, a trzeba do Legnicy, no. No. Tak? Też byś tak, tak. Chciał? No dobra, nie, właśnie wolałbym do Warszawy, a nie do Legnicy. Aha, okej. A myślisz, że Miedź wejdzie do baraży? Nie. Okej. No krótka odpowiedź. To jest odpowiedź. Za duża strata, ale Ireneusz Mamrot to faktycznie jest dobry trener. Oczywiście nie mógł tego potwierdzić w OKS-ie, bo jak to potwierdził, to by umarło 30 tysięcy dzieci w Somalii, jakby to potwierdził w OKS-ie. To byłaby tragedia narodowa, jakby raz trener, który teoretycznie powinien umieć trenować, by dobrze trenował w OKS-ie. To by była w ogóle... Piłkarscy bogowie byliby w ogóle rozczarowani, byłaby wielka burza wśród piłkarskich bogów i w piłkarskim niebie, dramatyczna. Ale co do Ireneusza Mamrota, no to nie, no to jest dobry trener, też uważam niesłusznie zwolniony z Górnika Męczna. Znaczy tutaj Ireneusz Mamrot niestety trochę, uważam na własne życzenie, no bo jeżeli jesteś trenerem piłkarskim w Polsce, to musisz być świadom, że czasami nieformalny, nieoficjalny doradca, który tak jest zameldowany w Łęcznej, a tak naprawdę w ogóle gdzie indziej mieszka, i który ze mnie opłacił wywozu śmieci czy coś i dlatego mu odebrano mandat w polityce, no musisz się wiedzieć to, że taki nieformalny doradca albo europoseł z wpływami w spółkach Skarbu Państwa może mieć wpływ na twoje zwolnienie. No to jest takie trochę, wiesz, no to jest
element Jest ryzyko, jest tego w ryzyko. Polsce. To Tak jest to jest. ryzyko, które trzeba podjąć. To jest jakiś taki, wiesz, no. No nie wiem, jak się to porównać. No dobra, może bez porównania. Bez Może bez porównania, porównania. ale Ale no to po. wiesz, musisz po prostu. No nie wiem, no i. Mam porównanie. Jak jesteś dobrym zagranicznym tego, jesteś dobrym zagranicznym dziennikarzem, piszesz, nie wiem, w New York Timesie, w Guardianie, czy tam To właśnie musisz czy się w liczyć, że Galego, twoje teksty będą też na weszło. to musisz się liczyć, że twoje teksty będą skopiowane przez Dominika Piechotę. No to jest. Rozumiesz, to jest część. Część tej gry. Rozumiem, część zawodu, część część tej gry. zawodu. Część tej gry. Dokładnie. Więc. Ale Ale powiem ci, co? częścią tej No gry jest dobry też. trener Ireneusz Mamrot. I w ogóle ciekawi mnie ta pierwsza liga, bo tutaj dochodzą te dwa zespoły, czyli. No i Brookbet i Miecz, które no teraz się trochę wypisały tymi słabymi wynikami w tym sezonie, no ale w przyszłym z takimi weteranami trenerskimi jak Mamrot i Brosz, no mogą o coś powalczyć. Mogą Chociaż coś po tym powalczyć, parazie. ale o coś powalczyć także może GKS Katowice, który pokonał u siebie Lechią Gdańsk 1-0 po bramce Arkadiusza Jędrycha. Tak, jakbyś miał strzelić, kiedy sprzedałem Arkadiusza Jędrycha w fantasy pierwszej lidze? Przed tą kolejką. Dokładnie tak, dokładnie tak. Było teraz znowu gola na 1-0 w 93 minucie meczu z Lechią Gdańsk. Natomiast ten GKS, naprawdę powiem ci, no jest bardzo dobrze w Katowicach. No wygląda to fantastycznie. Tutaj nawet nie wiem, czy się wkręcą jeszcze na koniec do walki o awans bezpośredni, ale w barażach w tym momencie no, są prawie, że myślę, pewni. Pewnie, więc to wygląda bardzo dobrze. No i też sami piłkarze, którzy grają, tam są, mam wrażenie, takie trochę osobowości, bo w zasadzie to jest taka, to jest drużyna, która czerpie z tych pojedynczych przebłysków właśnie niektórych piłkarzy. No Sebastian Berger, niezwykle skuteczny napastnik, też niezwykle powtarzalny napastnik, co warto powiedzieć. Antoni Kozubal, który jest oczywiście wypożyczony z Lecha, także on do tego Lecha wróci, ale kto wie, może jeszcze się dogadają na kolejne wypożyczenie, czy też nie wiem, czy mają opcję wykupu, ale wydaje mi się, że to jest możliwe. Jest chociażby Mateusz Marzec, który również dobrze sobie radzi ostatnio, szczególnie jest w dobrej formie. No i jest też kilku piłkarzy z doświadczeniem w Ekstraklasie, także tu naprawdę powiem ci, w Katowicach może trener Rafał Gorak zrobić Ekstraklasę. Powiedziałeś, że Mariusz Marzec. Dobrze, że nie Dariusz Marzec. Dobrze, że nie Dariusz Marzec. Nie wiem, czy ta persona została omawiana przez nas kiedyś, ale to jest ciekawa postać. Ale aczkolwiek ciekawy też był pseudonim nadany mu przez Franciszka Smudę. Nie wiem, czy zaznajomiłeś się z tym. Nie. Był nazywany Per Ziemniak. To brzmi tak smudowo, faktycznie. I był między innymi taki dialog dość mocny, który się obił echem w polskiej piłce, ale no to zaniżałoby znacząco poziom intelektualny tego podcastu. A co do GKS-u Katowice, to jest 7 meczów z rzędu wygranych. No to jest coś. Posłuchaj, coś takiego w pierwszej lidze było jak na początku sezonu, wydaje mi się, że było coś takiego. No, ale w ogóle, to wiesz, nie w wykonaniu GKS-u, tylko. Ktoś kiedyś Wednesday powiedział. Ktoś kiedyś powiedział, że Polska, że ogólnie Polska Liga, no tam o Ekstraklasę chodziło, ale w pierwszej lidze widocznie też to masz zastosowanie. Jak wygrasz kilka meczów, to jesteś, walczysz o mistrzostwo, a jak przegrasz kilka, to walczysz o utrzymanie, no i w sumie no, tak jest generalnie, bo GKS Katowice chyba nawet nie był w barażach przed jakby tą serią. Na pewno nie był, a teraz te 21 punktów i spokojne, znaczy no spokojne, no trzecie miejsce z perspektywami nadal gdzieś na ten bezpośredni awans, oczywiście o to będzie ciężko, ale też GKS ma jeszcze bezpośredni mecz chociażby z Arką, która jest liderem, więc tutaj jeszcze są szanse, a jak nie, no to zawsze to jest to wejście z najlepszego teoretycznie miejsca do tych baraży, czyli z tego trzeciego, no i to jest naprawdę dobra robota, no i to naprawdę byłoby ciekawe, gdyby udało się walczyć ten awans, bo tam przed kilkoma laty, chyba za kadencji, jeżeli go Brzęczko, jeżeli się nie mylę, to już naprawdę chyba z 2 czy 3 sezony GKS miała takie, gdzie naprawdę no, na finiszu zabrakło tych paru punktów, żeby awansować bezpośrednio, jeszcze jak nie było baraży. W międzyczasie ten spadek do drugiej ligi po tam golu bramkarza Bytowi, chyba w sezonie 18-19, ale no wrócili, no i pewnie te jakoś. Zakładam, że nie było jakichś specjalnych nastrojów pod awans w tym sezonie, no ale dobra praca trenera sprawiła, że jest już ta okolica baraży i raczej uważam, no chociaż oczywiście nie wiadomo, bo kilka kolejek, ale raczej GKS poza te baraże nie wypadnie, no i to byłoby naprawdę ciekawe, bo raczej się nie szykowano na ten awans w Katowicach, a może to teoretycznie przyjść w takim no nieoczekiwanym momencie, no i to też jest duża marka, która chyba w 21 wieku grała, ale na pewno przez
ostatnie Kilkanaście kilkanaście już lat, lat. tak, nie było jej w Ekstraklasie, więc to też jest oczekiwanie na powrót, gdzie no to też to jest dosyć duża marka, ale trochę też zapomniana mimo wszystko przez te No, lata gry zapomniana na pewno, pierwszej ale ligi. posłuchaj, wciąż. Ale, ja ci powiem tak, ja ci powiem, z czego się śmieję przez ostatnie dni. Bo mamy tak, jak wpiszesz sobie takie. No, jak siedzisz na Twitterze, najpopularniejsze pewnie fanbazy to są fanbazy. No, jedną z tych Czekaj. fanbaz jest fanbaza Wisły Kraków. Na Instagramie, Tak. jeżeli siedzisz, jedną z najbardziej popularnych fanbaz jest pewnie Wisła Kraków. Jeżeli wejdziesz wszędzie, to gadają o Wiśle Kraków. I jeżeli wszędzie wejdziesz na Twittera, to 90% tweetów będzie Jarosława Królewskiego, który kłóci się czasem z Który pisze sam ze kibicami innych sobą. drużyn, który pisze w sumie sam ze sobą. I Jarosław Królewski, ustawiający taką filozofię do tego i tak dalej, w tym momencie wykracza z Wisłą poza strefę barażową, bo ma do niej jeden punkt straty po porażce z Motorem Lublin. To jest moi, to jak ja to widzę, jak ja widzę tabelę pierwszej ligi, to się naprawdę zaczynam śmiać. I to nie jest śmiech spowodowany jakąś moją nienawiścią do Wisły Kraków czy czymś w tym stylu, tylko po prostu no, śmieszy mnie to, że drużyna z taką kadrą, która wyprzedaje zawsze stadion, która ma taki PR, że tak powiem, dobry, nie? Która jest w finale Pucharu Polski. Jest na 7. miejscu w pierwszej lidze. To jest coś naprawdę niesamowitego. Czy myślisz, że ta Wisła awansuje? Znaczy, ja w ogóle mam wiesz taki problem, że okej, było te. W poprzednim sezonie była ta seria ze Sobolewskiego, ale generalnie, jak popatrzysz na ten cały sezon, to Wisła Kraków, to jakbyś nie chciał tego ująć, to jest średniak pierwszej ligi. Pod tym względem, może nie punktowo, chociaż punktowo też na no, 7. pozycję, to nie jest jakaś niesamowita, więc to może spokojnie podpiąć pod średniak, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że Wisła Kraków generalnie raz na kilka miesięcy wygra 2 mecze pod rząd, a zazwyczaj jest tak. Wygrana. Później remis, porażka, później znowu wygrana i tak cały czas. Nawet teraz dwie porażki, ale generalnie wiesz o co chodzi. Tam jest raz wygrana, raz porażka, mam wrażenie. I to cały czas idzie w takim kierunku. No tam nie ma tej stałości formy. No i tutaj, gdyby nawet. No bo umówmy się, tutaj na bezpośredni awans już nie mam większych szans, uważam. Bo jakby w 7 meczach nadrobienie tych 9 punktów, to by było naprawdę nieoczekiwane. I powiem ci, widzę to tak. Czwartek, 14 sierpnia. Nie inaczej, inaczej, inaczej. Niedziela, 17 sierpnia, 15. Mecz na Stadionie Króla, ŁKS Wisła Kraków. Wisła o dziwo, bez w składzie podstawowym Goku, Angela Rodado, nie wiem kto tam gra, nie, ktokolwiek, Dawida Szoty i powiedzmy Koleja. Dlaczego? Ponieważ 3 dni wcześniej grali w eliminacjach tego, Ligi Europy z Fiorentiną. Czekam na to, powiem ci, czekam na to, na Czekasz takie na to? zdarzenia. Ja Tak, też na to czekam na to. czekam. Tak jak No, było wy, pięknie. mam nadzieję, czekaliście na ten odcinek podcastu, który dobiega już końca. Zapraszamy do subskrypcji oczywiście kanału, zapraszamy do zostawienia łapek w górę. To by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Tobie, Adamie. Dziękuję. Jak mówię, zdziwił mnie ten moment, też trzeba patrzeć na to, że jednak no. Oczywiście ten kryzys trwa długo tak naprawdę, no bo nie można powiedzieć, że on został zupełnie zażegnany, a tak już od ponad pół roku trwa tak naprawdę ten kryzys, ale jednak no przed chwilą, te kilka miesięcy temu po tych meczach ze Aston Villą czy tam no, z Austrią Wiedeń i tak dalej, został przedłużony kontrakt z Kostą Runiejczym do 2026 roku i jeżeli do tego czasu Niemiec nie podjąłby się nowej pracy, no to Legia cały czas będzie musiała wypłacać ten kontrakt, więc to też w tej sytuacji Legii, gdzie jednak cały czas spłacają tych wszystkich Haratinów, Kastratich i tak dalej, no to nie jest komfortowa sytuacja, więc trochę jestem zdziwiony, bo jednak uważam, że w ostatnim czasie ten projekt pod tytułem Kosta Runiejczy Legia no, zaczął wyglądać nieco lepiej, więc sama ta decyzja mnie też zdziwiła, no i też można sobie tu zadawać pytania, że jak napisał Damian Smith, gdyby Dominik Marczuk w polu karnym nie podniósł wyżej głowy, a gdyby Rioja Morishita tego nie poszedł za Naranjo, tylko przykrył Imazo, no to może być może Kosta Runiejczy cały czas byłby trenerem, więc taka dziwna sytuacja. Nie wiemy też, nie znam jeszcze kulis. Może było tak, że dogadani z tym Fejo byli już jakiś czas wcześniej, może to z tego wynikało i ten plan na zwolnienie Runiejczy był już po prostu tak naprawdę wgrany, zanim przyszły te dobre wyniki, trochę na nieszczęście Jacka Zielińskiego między innymi, no ale generalnie uważam tak, dziwna decyzja, przede wszystkim timing, bo mówię, gdyby to się wydarzyło te 3 mecze wcześniej, to ja bym to jak najbardziej zrozumiał. No to jest dziwne, bo się raczej trenera zwalnia, kiedy drużyna idzie do dołu, a nie wychodzi na prostą, a Legia w tym przypadku wychodzi na prostą. Natomiast kiedy pojawiła się ta Czekaj. informacja.
Chyba, że jesteś dyrektorem do spraw Legii Warszawy. A, no to wiadomo, to wtedy inaczej. Wtedy się inaczej podejmuje decyzję. Natomiast od razu po tym zwolnieniu Kostelniejcia ludzie pisali raczej o Marku Papszunie, że to jest idealny moment, no bo nie ma lepszego momentu na to, żeby on objął Legię niż teraz. Natomiast to się ostatecznie nie stało, chociaż w zasadzie powinniśmy mówić nie stanie, ale można powiedzieć myślę spokojnie, że się nie stało, że Marek Papszun nie zostanie trenerem Legii Warszawa. No i co ty uważasz o tym? Czy uważasz, że Marek Papszun byłby lepszym wyborem niż Fejo? Tak, no. Ale tutaj właśnie... ty debilem jesteś. Tutaj już robimy cięcie. Nie jestem debilem, bo już nie wiedziałem, czy mam to mówić, czy nie. No już teraz nie. Ja...